8 grudnia w Toruńskim Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki o godzinie 19:00 gala telewizyjna realizowana przez SOS Music dla Telewizji Polskiej, program pierwszy. Efekty tej gali będą pokazywane w Telewizji Polskiej, programie pierwszym 1 stycznia 2017 roku. Gwiazdą tej gali, jak Państwo wiecie, będzie artysta światowej sławy Sting. Występ jego poprzedzi koncert znakomitej polskiej artystki Anny Marii Jopek. Organizatorem całego wydarzenia, a więc produkcji telewizyjnej oraz obecności artystów w Toruniu jest firma SOS Music. Współorganizatorami Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Torunia oraz ekskluzywny sponsor Energa S.A., a także partnerzy tacy jak Universal Music Polska i Telewizja Polska. Chciałbym sprostować informacje, w których też kiedyś uczestniczyłem. Nie będzie to koncert, będzie to produkcja telewizyjna, więc nagranie telewizyjne, które rządzi się swoimi prawami. Jednym z tych praw być może będzie na przykład dublowanie niektórych fragmentów nagrań, ale mówię być może, zwracając uwagę, podkreślając raz jeszcze, ostatecznie możemy informować o tym, że jest to produkcja telewizyjna, nie jest to koncert. Natomiast ta produkcja telewizyjna służy promocji płyty, która jest nową płytą Stinga 57/9. Typowy koncert związany z promocją tej płyty odbędzie się w Warszawie 27 marca i Sting na ten koncert wszystkich chętnych zaprasza. Ponieważ nie jest to koncert, tylko produkcja telewizyjna, w związku z czym nie ma biletów. Na wyraźne życzenia firmy reprezentującej artystę, każdy z partnerów może otrzymać określoną pulę zaproszeń. Nie będzie sprzedaży biletów. Chciałbym przypomnieć, iż od początku dyskusji na ten temat informowałem, że podjąłem decyzję o przeznaczeniu pełnej puli zaproszeń będących w dyspozycji miasta Torunia dla mieszkańców Torunia. Przypomnieć także chciałbym, i to myślę, że Państwo, mając dobre urządzenia do nagrywania i sprawdzania tego, co się mówi, możecie potwierdzić, ani razu nie mówiłem, że będziemy rozdawać zaproszenia VIP-om, w tym radnym. Początkowo byliśmy zapewniani o puli 225 zaproszeń i do dyspozycji miasta. Planowaliśmy, że trafią one w połowie do mieszkańców Torunia za pośrednictwem mediów w organizowanych przez te media konkursach i w drugiej połowie do laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich na poziomie ponadgimnazjalnym uczących się w toruńskich szkołach oraz ich opiekunów merytorycznych, stypendystów miasta Torunia studiujących na toruńskich uczelniach, rodziców trojaczków do lat 3 urodzonych w Toruniu, artystów oraz sportowców niepełnosprawnych reprezentujących Toruń na poziomie ogólnopolskim oraz do honorowych obywateli miasta Torunia. Ta ostatnia grupa to są 4 osoby. Po długich i burzliwych negocjacjach i ustaleniach z udziałem wszystkich organizatorów i współorganizatorów niezbędne okazało się przekazanie dużej części zaproszeń do dyspozycji portalu Sting.com, a w naszej dyspozycji pozostaje, według wiedzy, którą mam dzisiaj, mam nadzieję, że ostateczna wersja, 125 zaproszeń. Tak jak od początku informowałem, trafią one do mieszkańców Torunia za pośrednictwem lokalnych mediów, które mam nadzieję, że podejmą się zadania rozdysponowania tych zaproszeń wśród mieszkańców w konkursach. Jestem przekonany, że uzgodnimy z szefami tych mediów pełną transparentność, zarówno dotyczącą konkursów, jak i dotyczącą wyników konkursów, a więc imion, nazwisk osób, które w tych konkursach osiągnęły sukces w postaci otrzymania zaproszeń. Pula zaproszeń, jak Państwo widzicie, zmniejszyła się w sposób istotny w stosunku do tego, co nam na początku obiecywano. Dlatego chciałem przeprosić wymienione przed chwilą grupy, których się spodziewaliśmy, że przekażemy zaproszenia. Niestety tych zaproszeń do tych grup osób, które wpływają na wizerunek miasta, niestety nie będziemy mogli przekazać.